lecz Chrystus wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 11 do 12 wersetu. Taki przykład ilustrujący ten werset jest oparty na dziedziczeniu. Francuz dzięki przelanej krwi. Żołnierz służący w francuskiej legii cudzoziemskiej może po 3 latach służby uzyskać obywatelstwo francuskie. Kiedy jednak zostanie rannym w wyniku działań operacyjnych, ma możliwość ubiegać się o nie wcześniej. Staje się więc synem Francji nie dzięki odziedziczonej francuskiej krwi, lecz poprzez przelanie własnej krwi. Również chrześcijanin staje się nim przez przelaną krew. Nie chodzi tu o własną krew, lecz o przelanie jej, czyli śmierć Jezusa Chrystusa Pana. Piotr pisze do tych, którzy uwierzyli, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Jan zaś mówi, krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Tak, musiała popłynąć krew. Chrystus musiał umrzeć, gdyż bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jak mówi nam pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 18 do 19 wersetu. Pierwszy list Jana, 1 rozdział, 7 werset. Oraz Hebrajczyków, 9 rozdział, 22 werset. Pan Jezus Chrystus nie posłużył się krwią zwierząt, lecz oddał dobrowolnie własne życie na śmierć, aby ratować ludzi od ich grzechów. W ten sposób otworzył człowiekowi dostęp do Boga. Do jego ofiary nie można niczego dołożyć, ani nie musi być ona nigdy powtórzona. Pan Jezus dokonał wiecznego odkupienia. A czy ty, drogi przyjacielu, możesz już powiedzieć: jestem odkupiony przez kosztowną krew Chrystusa?